Ja sobie tutaj. Tak, brawa, a jeszcze nie zapowiedziałem. To jest sława. To jest Kraków. To jest sława, tak. Usiądźcie sobie tak. Tu. Tak. Bliziutko, chodź. Kupię, tak, żebyście nie byli. Tak. To ja będę wtedy lepiej. Bardzo ładnie. Dobrze, teraz tak, tu macie mikrofony. Aha. Włącza się po prostu tak, świeci się i gaśnie. I już. I teraz. Jak gaśnie, to jest tak. Dobrze, raz, tak? Słychać mnie do końca. Tak. Bardzo prosimy, tak. Dziękuję za sygnał. Dobry wieczór. Możemy pukać jeszcze. Witam Państwa bardzo serdecznie w księgarni Matras. Troszeczkę warunki są takie, jakie są, ale plecami nie będę odwrócony do naszych gości. Witam Państwa serdecznie w księgarni Matras, najstarszej księgarni w Europie, w której sprzedawano książki już 200 lat po bitwie pod Grunwaldem. Brawo! Czyli w roku, teraz wszyscy liczą, po roku, 200 lat po bitwie pod Grunwaldem. Jeszcze powiem tak, że Carlos Fuentes, słynny prozaik, pisarz meksykański, powiedział o tej księgarni Matras, Catedral del Libro. Tak mi się dzisiaj Katedra to dobra osoba. I goście teraz nasi. Jeszcze jedyna, która została na rynku. Jedyna księgarnia, która została na rynku. Może jeszcze będzie zostawać dalej. Witam serdecznie gości. Księdza Adama Bonieckiego. Autora książki, nie będę wymieniał zasług księdza, ale spotykamy się tutaj przy okazji, promocji właśnie konkretnej książki, czyli Abonent chwilowo nieosiągalny. Książka jest to najnowsza książka księdza, która ukazała się w wydawnictwie WAM. A rozmowę z księdzem będzie prowadzić Małgorzata Skowrońska. Ja tytułem wstępu tyle. Dziękuję. Jesteśmy słyszani w całej księgarni, także Państwo pewnie słyszą, co ja mówię. Miejsca już nie będzie więcej niestety dzisiaj tutaj, także można słuchać w księgarni. Tu jeszcze można. Tak. Jeszcze na kanapie jest parę miejsc. Zapraszamy, zapraszamy. Ktoś ma ochotę siąść, żeby nie stać z tyłu. Tu w prezydium na kanale. Tak. Będzie pierwszeństwo do zadawania pytań. Dobrze. Będzie nagroda w losowaniu. Proszę Państwa, księdza Adama nikomu w Krakowie przedstawiać nie trzeba. Nie tylko oczywiście w Krakowie, bo na ostatnim spotkaniu we Wrocławiu były takie dzikie tłumy, proszę Państwa, że omdlenia nastąpiły, karetki przyjeżdżały. Mam nadzieję, że tutaj to nie nastąpi. Tym bardziej służymy tutaj niebieską kanapą. Proszę Państwa, z nami jest człowiek, który woli palić fajkę niż czarownicę. Redaktor senior Tygodnika Powszechnego. Trochę o tych zasługach, dobrze, bo tak ksiądz się tak dopominał troszeczkę na początku te zasługi. Wymieniać dalej, czy już nie trzeba? Człowiek, który uwielbia jeździć samochodem, ale nie lubi pasażerów w tym samochodzie. Zgadza się? Tak. Czy którąś z tych osób, o które opisuje ksiądz w swojej najnowszej książce Abonent chwilowo nieosiągalny, przewiózł kiedyś ksiądz swoim samochodem? No na pewno, ale muszę powiedzieć, że nie bardzo pamiętam, to musimy zobaczyć spisu rzeczy, ale niektórych pamiętam, że woziłem. Pytam o to dlatego, że podobno jazda z księdzem Adamem jest samą przyjemnością. Nie wolno jeść. Ustaliliśmy już, że absolutnie niedopuszczalna jest kanapka z jajkiem i z ogórkiem kiszonym popita Red Bullem. Zgadza się? Zgadza się. Co jeszcze jest niedozwolone w aucie? Jabłka. Z jedzenia. No to wszystko, co kiełbasa z trzoskiem. To... tak. Palenie jest niedozwolone w samochodzie. Ale zawsze możemy zatrzymać na poboczu.
Ja się nie mogę oprzeć, żeby taki background nakreślić księdza Adama, którego znamy wszyscy z książek i z wypowiedzi publicznych, zanim oczywiście dostał zakaz publicznego wypowiadania się, przynajmniej w mediach. Ten rys kierowcy bardzo mnie interesuje, więc chciałam zapytać księdza, jakim ksiądz jest kierowcą? Świetnym. To była krótka i treściwa odpowiedź. Punkty karne? Wczoraj dostałem taki list, że 3. Ale to nie są pierwsze 3. Ale to w Warszawie. Oczywiście, że Warszawa. Jakiś policjant się trafił. Jakiś radar tam. Radar. No tak. Dobrze, zostawmy już ten wątek podróżniczy, chociaż z książką ksiądz będzie podróżował dużo, zdaje się, po Polsce. Abonent chwilowo nieosiągalny. Jak popatrzymy na nazwiska osób, które ksiądz spotkał na swojej drodze życiowej, z którymi z wieloma z nich ksiądz się przyjaźnił, to są takie nazwiska, które takie mam skojarzenie trochę noblowskie, szczerze mówiąc. To pierwsze. Drugie takie, że z taką drużyną to każdy mundial piłkarski można by wygrać. To na pewno. Chciałabym zapytać o powód napisania tej książki. Dlaczego ta książka powstała? Może ja wstanę, bo nie widzę tych ludzi, co są z tyłu i cierpią. To są takie dwa etapy. Kiedyś byłem w Rzymie i z takimi przyjaciółmi tam chodziliśmy po Rzymie, jeździli i tak wspominałem, bo ja tutaj spotykałem się z bratem Rożerem, jaśmy jak przyjeżdżał do Rzymu, a tu z tym, a to z tamtym. I w pewnym momencie oni powiedzieli, to powinieneś to opisać, takich ludzi kapitalnych spotkaliśmy, sobie zdałem sprawę, że to jest taki jakiś wielki dar, który otrzymałem w życiu, że trochę na zasadzie przypadku czy funkcji, którym były powierzone, ale mogłem spotkać niesłychanie ciekawych, ważnych ludzi, o których biografie napisano, nawet sobie książki napisano, ale żeby napisać coś tak, żeby utrwalić to w formie takiego bardziej osobistego wspomnienia. Wróciłem do Polski i miałem zamiar, zrobiłem spis tych ludzi, których powinienem opisać i potem nie miałem czasu i właściwie nie napisałem ani jednego takiego wspomnienia. I ciągle czułem taki wyrzut sumienia, to jest jakiś dług, jeżeli się spotyka różnych ludzi, opowiedzieć o nich coś takiego osobistego, podzielenie się wspaniałym przeżyciem. I wtedy wam zaproponował, mi nie wiedzieli o tej rozmowie w Rzymie zupełnie, znakomite wydawnictwo Ojców Jezuitów, żeby coś takiego napisać i zasugerowali mi słusznie, biorąc pod uwagę moje lenistwo, żeby wykorzystać także te materiały, które były w tygodniku powszechnym, bo często po śmierci kogoś z tych ludzi bliskich czy znanych pisałem. I rzeczywiście tak się stało, że wykorzystałem te teksty, które były w tygodniku, oczywiście lekko je albo bardzo przerabiając, sięgnąłem do tych materiałów, które miałem, jak przygotowałem, bo to jest tylko o ludziach, którzy już nie żyją, których miałem okazję odprowadzać na miejsce wiecznego spoczynku. Z takie notatki do tych kazań, które tam przygotowywałem, to były jakieś materiały. Z tego opracowałem szereg tekstów, napisałem całkiem od nowa i tak po prostu to powstało. To był taki bodziec i wsparcie ze strony wydawnictwa WAM. Trudnością było to, że w miarę kompletowania tych osób, gdzieś tam z podziemi pamięci, całym pochodem pojawiali się następni i następni, o których też trzeba było napisać. Ale wam mówił, że tylko do tego momentu, że trzeba kończyć, więc zawsze trzeba kończyć. Więc teraz mówię, z pewnością napiszę drugi, to taki wspomnień, trzeci. Pewnie napiszę, zobaczę. Ja mam jednak nadzieję, że ksiądz napisze, bo wydaje się, że mimo wszystko wybór był trudny. Tak. Czy nie? Prawdę mówiąc, specjalnie się nie wysilałem, żeby już tak siedzieliśmy z tym Tomkiem z wydawnictwa WAM.
tak myśleli o kim warto z tych. To nie był taki bardzo przemyślany wybór. Te materiały są, one są rozmaite. Trzeba powiedzieć, albo bardzo krótkie wspomnienie, albo trochę więcej. Oni dodali do każdej postaci taką biografię urzędową, żeby wiedzieć, kto jest kto. Bo trochę tak, jak przychodzili na pamięć ludzie bliscy i zostało mi to poczucie, że o wielu jeszcze należałoby napisać, o tych bardziej znanych, czy nawet nieznanych, wspaniałych ludziach. To jest jedna z najwspanialszych rzeczy, jaką człowiek w życiu otrzymuje, są spotkania z ludźmi. Tylko w kwestii formalnej, oczywiście Państwo także macie możliwość zadawania pytań. Teraz? Za chwilkę. No ja nie oddam tak szybko mikrofonu. Jak patrzymy na tą listę, to są osoby oczywiście wszystkim znane, natomiast są też osoby, może nie... Niezłe, tak. Niezłe to na pewno. Natomiast chciałabym taką króciutką sondę zrobić. Ja będę rzucać nazwiskami, a ksiądz takie pierwsze skojarzenia, anegdotę. Myślę, że większość z Państwa już książkę czytała, a ci, co nie czytali, też na pewno z tego skorzystają. Tak, to się nie spytają tych, co przeczytali. Bronisław Mamoń. Obecność, to jest dla mnie przede wszystkim jego obecność. To był taki szalenie mądry, bardzo skromny kolega z redakcji, który był bardzo człowiekiem mądrym, myślącym, głębokim. I on bardzo mało podróżował, także takie poczucie, że jechał gdzieś do Afryki, gdzieś na koniec świata, z tego wracał na Wiśną, do tej redakcji takiej, jak ona dosyć zgrzebnej, i było wiadomo, że tam w kącie przy oknie Mamoń jest obecny. Zawsze był obecny, zawsze życzliwy i taki dobry człowiek. To jest to. Anegdota taka, która najbardziej mnie uczyła w pamięci, to jest ta, którą to opisałem, kiedy był w szpitalu, był ciężko chory i prosił, żeby przyjść, bo mówił, że z nim już jest niedobrze, jakoś tak mnie zaprosił, to było wieczorem, na drugi dzień rano przyszedłem, on był już w takim stanie bardzo złym i zostałem na fotelu, czytał amerykańskie poetki, się zajął literaturą. Jak już trochę poczuł sił, to natychmiast brał się za literaturę, za to, co było jego pracą. Do końca pisał ten taki motyw, to się nazywało chyba, o literaturze. Taka skromność. Miał swoje zdanie na wiele rzeczy, ale jakoś nigdy nie był agresywny, nigdy nie narzucał. Taka cicha obecność, strasznie ważna. Chociaż nie rzucające się w oczy. To był Janek Mamoń. Takie nostalgiczne, nie? Już takich ludzi dzisiaj nie ma, że tak. Jeśli co byli wtedy, jak myśmy byli młodzi, to w ogóle w Krakowie wszędzie. Anna Turowiczowa? Ale to nie jest dobra metoda, bo Ani Turowiczowa mogę mówić dwie godziny. To po prostu... Nie, skończymy na pięciu, wykorzystam sytuację, skończymy na pięciu postaciach. Zaraz, w tym szaleństwie jest metoda. Dobrze. Ja mieszkałem u Turowiczu przez szereg lat jako sublokator i chyba przede wszystkim dzięki pani Annie zostałem to właśnie włączony do rodziny, byłem traktowany jak swój, mówiła do mnie mały, a ja do niej pani zawsze z Jerzym byłem po imieniu, to zawsze pani. Więc to była osoba, jak Państwo znali, nie? Panią Annę Turowiczową pewnie wszyscy. To był fenomen po prostu, osoba niezwykle inteligentna, przenikliwa, złośliwa, jak trzeba było, ale w taki sposób dościpny i przenikliwy, czasami może i przykry. Otóż to była instytucja, ona czytała wszystkie książki, które się nowe pokazywały w Polsce i we Francji, z czytań tam z Jana Świętego brała, wiedziała, co się dzieje w literaturze, słuchała wszystkich ciekawych płyt muzyki, znakomicie robiła różne przetwory na zimę, gotowała mężowi, dzieciom, jeżeli były w domu, świetnie zresztą ze szkoły niepokalanych.
Oczywiście cały czas palę papierosy. Tam duszpasterstwo akademickie prowadziłem, tam przychodziło no, kilkadziesiąt osób co tydzień z tych studentów, nie było lokalu wtedy u Świętej Anny, więc przychodzili do Torowiczów, oni się chowali gdzieś w głąb mieszkania i coś tam w kuchni, w dużym pokoju, gdzie mieszkałem i na korytarzu kotłowali. Ci Torowiczowie się tam chowali w głąb tego mieszkania, ale potem się okazało, że ona zna tych ludzi wszystkich po imieniu, że się zaprzyjaźniła z nimi. Kiedy ona to zrobiła, nie wiem. Wszystkie plotki krakowskie znała, co ważniejsze, kto z kim, kiedy, gdzie, jak, wszystko to wiedziała. Nigdy się nie śmieszyła. Każdy gość to był mile widziany w domu. Jak telefon dzwonił, to pędziła do tego telefonu tam na korytarzu ze względu na podsłuchy. Mówi, po co mnie tak pędzi, jak ktoś ma interesy, jeszcze raz zadzwoni. Nie, ale to może być coś przyjemnego. Miała taki cudowny stosunek do świata, mnóstwo energii, świetna formacja. I przy tym, jak się mówi o pani Torowiczowej, trudno nie powiedzieć o tym małżeństwie. To był dla mnie dowód, który mi jest potrzebny jako księdzu, że mogą być dobre małżeństwa całe życie. Po prostu wiem, bo widziałem Torowiczów. Po prostu to było dobre. Ona twierdzi, że kluczem do tego było to, że się nigdy nie nudzili ze sobą, co jest prawdą, ale też się dzielili w korespondencjach, się rozstawali, ogromne listy. To też dużo można powiedzieć w tym domu i o tej wzajemnej więzi, tak mocnej, że właściwie po śmierci Jerzego Torowicza pomogła jeszcze porządkować papiery, jakieś tam materiały do biografii, która jeszcze się nie ukazała, ale może się ukaże, kalendarze Jerzego i potem wkrótce umarła. Właściwie jej istnienie bez Jerzego było za trudne dla niej, to myślę, że to się dlatego tak potoczyło. Taka wielka, niezwykła osoba. Spróbujmy jeszcze jedną kobietę, Wisława Szymborska. Szymborska, nie byłem tak blisko, co mi też nie udaje, że to była jakaś taka przyjaźń, się z nią spotkałem właśnie tak kilka razy w życiu, ale to, co najbardziej zachowałem w pamięci, gdzieś w papierach, to jest to, że kiedy opuszczałem Kraków, to bo już nie mieszkam w Krakowie, mieszkam w Warszawie, Szymborska się nadał mi cudowny list, który się zgubiłem. Taki, to było zaskakujące, bo tak bardzo bliskośmy się nie znali. No, sytuacji śmiesznej. Kiedyś byłem, zorganizował taki obiad tu gdzieś tam, jak to się nazywa, na Senackiej, w jakiejś restauracji, był Miłosz Szymborska i mnie tam zaprosili, nie wiem, po co, może chcieli, żeby tak się podciągnął trochę kulturalnie. Więc to klimat w kredo, że myśmy się bardzo lubili i właściwie oni rozmawiali, ja taką mądrą minę robiłem. Ale to było wspaniałe, bo nie miałem żadnych ambicji do Nobla i widziałem, z kim jestem, więc swoje miejsce znałem, ale mogę się pochwalić, że raz jadłem mówię z Szymborską i także ją, moje osobiste z nią więzi są takie no, niewielkie. Rozpoznawała mnie, znała i napisała ten cudowny list. Nie wiem właściwie, co jej się stało. Gdzieś kołami. Ale na pewno nie wrzuciłem. Gdzieś może po śmierci. A zdradzi nam ksiądz, co było w tym liście? Niekoniecznie cytatami. Co? Niekoniecznie cytatami. Nie no, w sumie wiem, że napisała takie dobre rzeczy o tym, jakim jestem wspaniały. Coś w tym duchu, to zapamiętałem. Dobrze, to jeszcze ostatnia postać i zaraz wytłumaczę, o co chodziło, bo był to pewien test. To jeszcze Ryszard Kapuściński. Co on powiedział Ryszardzie? No. Tak. Pierwszy raz usłyszałem w ogóle o Kapuścińskim, nie czytałem jego książek, kiedy wyszedł cesarz. Przon, który, wiedzą Państwo, kto jest Przon, żeby zwłaszcza, jestem już w Krakowie, który wyjechał do Moskwy z Turowiczem, opowiadał potem ze wzburzeniem, mówi, całą noc jedziemy sypialnym wagonem i ten Jerzy, on całą noc czyta cesarza Kapuścińskiego, że to trzeba być nienormalnym. Więc oczywiście natychmiast kupiłem tego cesarza i zrozumiałem, dlaczego Jerzy go czytał całą noc, bo to się nie sposób oderwać.
potem jakoś gdzieś poznałem wiele spotkań, rozmów wspaniałych i takich bardzo miłych, jakaś więź mi się staje, takiej sympatii wzajemnej. I to mi najbardziej utkwiło, taka historia, już w chwili jego śmierci. Po jego śmierci jego żona zadzwoniła do mnie i prosiła, żeby odprawił mszę i powiedział kazanie na mszy żałobnej. Namówiłem, żeby nie było to na Powązkach, tam jest na moim kościół, żeby zrobić tu Świętego Krzyża. W Warszawie zrobili mi Świętego Krzyża, ale ja mówię, ale jeżeli jakiś biskup przyjdzie, to mój biskup prowadzi to, ja mogę powiedzieć kazanie. Jaki biskup mówi? Ryszard nie znał żadnego biskupa, mówi, wiem, że on by chciał, żeby ksiądz na Boże prowadził. To jest rozumiejące. I potem dostaje mój przełożony zakonny, chyba przełożony, dostaje telefon z kurii warszawskiej z poleceniem do mnie, żebym ja zawiadomił rodzinę, że mszę będzie prowadził ksiądz Prymas Glemp. Więc ja poprosiłem tego przełożonego, żeby odpowiedział kurii, żeby sama zawiadomiła rodzinę, że tego nie zrobi. Zawiadomił. Potem dzwoni ona, mówi nam, no co ma robić? Więc ksiądz kardynał Glemp odprawił mszę. A nie znam Kapuścińskiego, nie wiadomo właśnie skąd się to wziął. Wyznaczył kilka złodzieja takiego znanego księdza w Warszawie. Przecież też nie znał zupełnie. To z kazania wynikało, że powiedział tak. Na pewno bardzo ładne kazanie. I takie jakoś odkrywał w pamięci, jako taka anegdota do powiedzenia, że taka duża bliskość za życie i powiem takie odstrzelony na końcu. Dobrze, to przepytywania trochę koniec, zabawne, a teraz wytłumaczenie. Mam nadzieję, że Państwo się ze mną zgodzą, że to jest trochę tak, że jak spotykamy różne osoby na swojej drodze życiowej, to albo się od nich uczymy, albo nie. Teraz się zastanawiam, mam wrażenie, że tutaj ksiądz udowodnił tymi opowieściami, że od tych spotkanych osób, o których ksiądz napisał, które są tutaj w tej książce, to były spotkania, z których zawsze ksiądz czerpał. Tylko pytanie, czy to jest taka rzecz, której człowiek się uczy, tego uczenia się od innych, czy to się ma po prostu? Tak, nie wiem, nigdy się na tym nie zastanawiałem, czy się uczy, czy nie, ale są ludzie, którzy tak promieniują, że człowiek od nich otrzymuje nie wiedząc. To nie jest tak, że jak mieszkałem u Turowicza, to myślałem, ile ja od Turowicza dostałem. No normalne, no żyliśmy razem, nie? Ale to z dystansem się odkrywa, jaki wielki wpływ na moje życie miał ten człowiek. Czasami się wie, że to jest taki człowiek, którego każde słowo trzeba łowić, jak już Wojtyła był papieżem, tak jak byłem papieża na obiedzie, no to już tak wytężałem uszy, żeby zapamiętać każde słowo, zapomniałem zresztą większość, ale tutaj widziałem, no tu ci się trafiło z papieżem, wiesz, obiad czy śniadanie i rozmawiasz, tak jak powiedziałem, to już się nigdy nie powtórzy, to trzeba korzystać, nie? To się wie czasami, że to taki dar. Ale są ludzie, przyjaciele, których potem się jakoś odkrywa i bogactwo. Myślę, że taki moment śmierci też naszych przyjaciół czy ludzi bliskich jest taki, że ktoś mówi to normalne, jak powietrze, jak dom, jak chleb, coś normalnego. I nagle tego człowieka nie ma i my z całą ostrością widzimy, jaki to był dar, że tego człowieka spotkamy. Nie wiem, tak to często też się zdarza, że dopiero kiedy zabraknie kogoś, to się robi potwornie pusto. Tak na przykład przeżyłem śmierć Życińskiego. No był, to było normalne, że jest Życiński w Lublinie, on zadzwoni, ja mogę tylko zadzwonić, możemy się spotkać, możemy porozmawiać. To jest ktoś ważny, jakiś punkt odniesienia, człowiek, który bystrzejszy, mądrzejszy i życzliwy. I nagle go nie ma. To. Muszę powiedzieć, że tak to odczuwałem, jak wtedy, kiedy umarłem w Rzymie. Mieliśmy się spotkać zresztą w tym Rzymie. Zadzwoniła do mnie pani Woźniakowska. Ja się znają, więc uchwycą ten ton. Powiedziała w telefonie jedno zdanie wtedy. Powiedziała, proszę księdza, co ten Pan Bóg sobie myśli? I to było jedyne zdanie, które powiedziała. Ale to było to. Czasami ktoś odchodzi tak potrzebnie.
taki... Wtedy się dopiero odkrywa, przypomina z pamięci, wychodzą różne rzeczy, nie wiem, czy Państwo tak to przeżywają, ale... I on jeszcze sobie czuje mrodę ze straconych okazji, że tam jakiś rok rzecz, nie wiadomo po co, zamiast bić z kimś. No, ale to już się nie wraca. W zasadzie padałoby troszkę pomilczeć w tej sytuacji, ale szkoda każdej minuty, więc nie będziemy milczeć. Częścią tej książki jest Vademecum Śmiertelnika. Co to jest? To jednak milczymy. Tak, no, to jest... Pomysł jest redaktorki tej książki, czy wydawcy. To jest tekst, który... Jeżeli Państwo czytają tego nie powszechną, może przypadkiem się trafili na to. To jest taka refleksja na temat właśnie obcowania ze śmiercią, z którą się trzeba zaprzyjaźnić całe życie. Byłem młody, jak to pisałem, to już było parę lat temu, co teraz. Tak, i to jest na ten temat taki tekst, no, refleksja o śmierci. Czyli taka próba oswojenia śmierci? No takie podzielenie się doświadczeniem z oswajania śmierci, bo to trzeba samemu oswoić, a potem innym o tym mówić. No to jest chyba tak, że my uciekamy od tych tematów, prawda? Boimy się śmierci, to my. Mówimy. My w sensie ludzkość. Kto z Państwa jest przygotowany na okoliczność? Bo ja nie. Tak, no myślę, że trzeba. Może Pan Wilk sprzyja temu. No to bardzo jest ksiądz miły. Jednak w pewnym momencie człowiek już nie ma złudzeń, nie? Że to już ile może być, nie? To już wiadomo, że mówią, że jakaś autostrada będzie wykończona tam za 10 lat, no już na pewno nie będę nią jeździł, nie? To 90-kilkoletni dziadek, no może na wózku inwalidzki. Nie wiem, czy jak chrzczę dziecko, no wiem, że nie będę to musiał już potem, chociaż wielu dzieciom, które chrzciłem, błogosławiłem małżeństwo, ale to się nie wróci, to już się wie, człowiek wiedząc o tym, no, zaczyna patrzeć inaczej na swoje przemijanie, co nie jest takie straszne, to nawet daje pewną swobodę wewnętrzną, nie? Tak? No pewnie. Co mogę zrobić? Nie chcę żadnych awansów, żadnych... I tak niebawem umrę. Co użyję, to użyję. Ale to jest przydatne. To zobaczymy, jak będę umierał, bo to się okaże, że też się skompromituje, więc nie chcę się chwalić. Ale takie mam poczucie w tej chwili. Z takimi kolegami, koleżankami po drugiej stronie, to myślę, że nie ma się czego. To cała redakcja Tygodnika, z którą wzrastałem, już jest teraz redakcją niebieską. To jest wspaniałe. Tak. A to prawda, że nie kasuje ksiądz numerów telefonów swoich przyjaciół, którzy odeszli? No tak, stąd jest ten tytuł. Coraz więcej jest takich ludzi, których już nie ma na tym świecie, którzy są w książce telefonicznej czy jakimś notesie. No, nie jestem w stanie co wziąć pióro, określić, jak to tam. Można się zadzwoni tam, to powiedzmy, abonent chwilowo nieobecny, nieosiągalny. Nie wykreślam, to było jakieś coś paskudnego. Ale jest nadzieja w tym słowie chwilowo niedostępne. W tym jest wyznanie wiary. Mm-hmm. Piękne. Subtelne. Jakoś nachalnie, ale jednak mówimy, że żywot wieczny, co to będzie, jak to będzie. Nawet jak sobie wyobraża, jeżeli sobie w ogóle wyobraża. Raczej mamy doświadczenie przemijania, odejścia, nie? To jest takie najsilniejsze. Chociaż też czasami doświadczenie obecności tych, którzy odeszli, też nie mamy. Nie tylko w sensie wspomnień i tego, co zostawili, ale... Takiej duchowej obecności, tak? Czy mówimy o świętych obcowaniu? Duchowej... Czy to jest ten rodzaj obcowania? To jest takie, że o których jest niezręcznie mówić, bo to wygląda na naiwność, ale nawet proszę tych niektórych przyjaciół zmarłych o jakieś
prosty rzeczą, który nie będę się do Pana Boga modlił, bo to po prostu nie wypada, ale jestem spóźniony, że miał gdzie zaparkować samochód, nie proszę moją mamę i zawsze, nie to zawsze, jak mam czas, jak mam sam poszukać, to już nie zawracam głowy, nie się zajmuję radością i myślę, ale są sytuacje, gdzie jest straszne ryzyko, że cały czas stracę na szukanie miejsc. Nigdy mnie nie zawiodło. Taki błahy przykład, ale są poważniejsze momenty, gdzie wierzę, że to jest obecność i przyjaźń, która przetrwała śmierć, a to nie jest dowód na nic. Może sobie tak wyobrażam, czy pan nie może sobie tak mówić. To jest moje prywatne doświadczenie, które dla mnie jest ważne, ale dla Państwa nie musi być ważne. Nie mówię o tym, na kazaniach nikt. Bo to nie jest do opowiadania, ale obecność, trzeba być uważny. Można przegapić obecność żywych, a co dopiero obecność zmarłych. Można być koło wspaniałych ludzi, w ogóle nie zauważyć tego, że jest tak zajęty własnym bólem zęba, że cały świat tego nie obchodzi. Może oddajmy głos tutaj zgromadzonym. Kto z Państwa chce zadać pytanie księdzu Adamowi? Mamy mikrofon, możemy puścić na salę. Poszukaliśmy trudne tematy i myślę, że Państwo... Ale może się zbrać coś innego spytać. Tak, nie trzeba o świętych obcowań. Nie trzeba się zbrać, to zanim może ktoś z publiczności się zdecyduje, to ja dopytam w drugim tomie, kto się znajdzie? To trudno powiedzieć. Nie wiem, tak myślałem, że takich mniej znanych ludzi powinienem wspomnieć, którzy byli bardzo ważni, bardzo wspaniali, bardzo dziwni czasem. Tak, ale to jest bezpiecznie pisać oczywiście o umarłych. Nie wiem, czy się tak o żyjących ludziach ważnych odważył napisać. Bo to tak. No nie mam tego spisu jeszcze zrobionego. Trzeba redakcję w takim wypadku przycisnąć, to wtedy będą mieli przełożenie na księdza i na drugi tom. Ale ciekawy jest ten wątek tej książki, w której ksiądz opisywałby żywych. No. No. Na pewno. No, jest taka rzecz, że jakoś na umarłych się patrzy tak z wielką czułością. Więcej im się wybacza? Już od początku pracy w tygodniku, już przed Bardeckim zawsze uczuł, pamiętam, złośliwością nikogo nie przekonasz, tylko zrobisz sobie wrogów. Ale nie zawsze tak, nawet z miłością myśląc, to mi takie przychodzą wtedy złośliwe różne szczegóły, albo takie, ktoś może odebrać jako złośliwość. Mogę zranić kogoś, więc nie wiem, poczekajmy aż umrzemy. W tej książce jest jeden tylko taki biograf żywego człowieka, to mój, napisany na zapas. To napisała ta właśnie redaktorka książki. I dobrze, bo po tym już nic tak nic nie napisał, nie? Już się załapałem. Ktoś z Państwa? Bo ja mogę tak bez końca, jaki bo jest... jest? Tylko mikrofon. Bo jestem głuchawy, mam już umieranie nerwów słuchowego. No ja odważyłem się tutaj zabrać głos jako pierwszy, a to chyba dlatego, że przyjechałem 700 kilometrów, także myślę, że to jakoś mnie zmobilizowało. Panu należy się niebieska kanapka tutaj. Z Gdańska? Nie, spod Szczecina. A wszystko to tak wygląda, że tak się losy potoczyły, że mój syn wylądował tutaj w Krakowie. Mam rodzinę, mam dwoje małych wnuków, przyjechałem do nich na Mikołaja, a że przeczytałem, że z księdzem jest spotkanie, więc z tym jestem tutaj właśnie. Ponieważ żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, no to myślę, że nie da się uciec od rzeczywistości i chciałbym
spytać księdza, jaka księdza jest odpowiedź na dzisiejszą sytuację w naszym kraju. Ale od razu powiem, że ksiądz Adam powiedział, że nie będzie uciekał od trudnych pytań. Ja to nie jest takie trudne pytanie. Jakie jest moje nastawienie do dzisiejszej sytuacji? Ja jestem oczywiście księdzem, który jest ponad tam politycznymi zaangażowaniami, nie wiem co, więc to wszystko jest ważne, ale też jestem wiele lat dziennikarzem. I z tego punktu widzenia ta sytuacja jest szalenie ciekawa. Naprawdę szalenie ciekawa. Tu się bardzo ważne rzeczy dzieją. Tak jak kiedyś po upadku komunizmu debata o legalności przerywania ciąży. To był przełom mentalności z jednej i z drugiej strony. Także dla Kościoła to była jakaś lekcja. Jakieś lepsze zrozumienie ludzi, którzy... I myślę, że tutaj takie problemy jak wolność, jak swoboda, jak praworządność, jak wola narodu. Sprawy, o których już nikt nie myślał. Właściwie ludzie już tak się ostatnio właściwie byli zaangażowani w to, żeby jakoś zarobić więcej, żeby... To taki się zrobił się konsumistyczny. Jednak ja myślę, że debata na temat Trybunału, uprawnień i podziału władzy, czego się oczekuje od władzy, czego nie można oczekiwać, to jest fantastyczne. Dla mnie to jest bardzo ciekawy i ważny moment w tym wyrastaniu ciągle z homo sovieticus. My z tego stanu wyrastamy przez te wszystkie lata mentalnie. To są rzeczy, mi się zdaje, można powiedzieć, takie historie, jak się u nas dzieją z tym trybunałem, sędziami. W wielu krajach to jest nie do pomyślenia, żeby w ogóle taka sytuacja została, bo tam mają wprawę w posługiwaniu się demokratyczną, demokratycznym instrumentarium. Natomiast nie mamy tych spraw. Ja myślę, że to jest świetne, że to jest naprawdę, no, niby to jest przekleństwo, żeby żył w ciekawych czasach, ale dla dziennikarza to jest błogosławieństwo i ciągle żyje w ciekawych czasach. Także nie wpadamy w histerię oczywiście. To nie jest koniec demokracji, wszystkie takie okrzyki, zgrozy, no spokojnie. Jeszcze nic nie skończyło na razie. Oczywiście czegoś nie może być, że ludzie, którzy mają poglądy inne niż my mamy, że to są jakiś idioci. To nie są idioci. Są ludzie, że to są jacyś tacy ludzie, którzy jakiś swój interes upijają. Ja wierzę bardzo wielu ludzi, którym naprawdę zależy na dobru Polski, się angażują po obu stronach. Ale tak krótko mówiąc, to jest, patrzę na to jak na bardzo ciekawe. Oczywiście, że ryzykowne, niebezpieczne, to może dużo kosztować, ale wszystkie dominuje ciekawość. Naprawdę dzisiaj patrzę cały czas na sesję Trybunału, bo to fascynujące, to co się tam działo. Myślę, że wielu ludzi patrzyło, kto jest jeszcze wieczorem patrzyło. Jeszcze parę lat temu to kto by się interesował. To dobrze, dojrzewamy. Stary człowiek tak może patrzeć. Dziękuję bardzo. Potrzebujemy tego spokoju księdza Adama. Kto kolejny? O tym pinie starczy. Ja może wrócę do księdza tych abonentów, prawda? Kogo? Tych abonentów, których ksiądz ma, a ich już teraz nie ma. Takie pytanie jest moje, gdyby ktoś zadzwonił do księdza, powiedziałby, no cześć, hej Adam, prawda? Co ksiądz odpowiedział? Myślę tu, kapłańskie serce, człowiek. Ale gdyby zadzwonił kto? No właśnie z tych nieżyjących abonentów. Telefon zmiła. No, po prostu bym pomyślał, że już umarł. No. Co ksiądz by powiedział takiego, z czym by ksiądz chciał podzielić?
No, to nie ma takiej odpowiedzi na wszystkich. Naprawdę to, co mnie łączyło z tymi ludźmi, to jest wielka, wielka gama różnych więzi i uczuć. Niektórym powiedział, że kocham ich tak, jak ich kocham zawsze. I to by im wystarczyło i mnie. Natomiast niektórych bym się spytał, na przykład bym się spytał, co właściwie miał biskup Traszko na myśli, jak napisał takie nieprzyjemne zdanie o Tygodniku Powszechnym w jednej ze swoich książek, w swoim kazaniu powiedział. Nie powiem w którym, nie będę robił takiej reklamy antytygodnikowego zdania przyjaciela Tygodnika, biskupa Pietraszki. To z każdym coś innego oczywiście. To nie jest tak, że jakieś jedno pytanie każdemu z nich zada. Ja bym się nie pytał, jak to wygląda tam od was z góry. No to łatwo się domyślić, jak wygląda. Śmiesznie. Tak sobie wyobrażam. Prosimy o kolejne pytanie. Czy bym przytłoczył pani? Tam z tyłu wydaje się, że ktoś ma ochotę, tak? Czy tylko telefon do góry podniesiemy, żeby starali zrobić? Ja to jeśli mogę skorzystać, mam nie, takie... Tak? Czytając książkę, mam takie nieodparte wrażenie, że skojarzenie z tym, że to są tak naprawdę rekolekcje, nie takie kościelne rekolekcje. Myślę tutaj o pewnym rodzaju skupienia i spotkania z osobami, które dla księdza były ważne, ale one w jakiś sposób są ważne dzisiaj dla nas wszystkich, jak się czyta. Czy to jest troszeczkę tak, jak takie podpowiedzi księdza dla nas, które biografie, po które historie, po które książki sięgnąć? No, tak nie chciałem, że ja nikomu podpowiadać, ale to jest prawda, że dla mnie przygotowanie tej książki było czymś takim, było odnowieniem tych spotkań bardzo ważnych wtedy. Potem czas to trochę jakoś przyćmiewa, nie? Już tam jakieś dawne spotkania, bieżący dzień nam przesłania przeszłość i obcowanie z tymi ludźmi to było takie wydobycie różnych wartości, które zostały mi dane i które gdzieś tam w piwnicy leżały, w piwnicach pamięci. Jeżeli to tak rzeczywiście pani przeczytała, to już jeden człowiek, który tak to odczytał, to jest dla mnie wielka radość. No to tak, jeżeli to temu służy, no to świetnie, to cudownie. To chyba napiszę tą drugą książkę. Bardzo prosimy. To może jednak jakieś nazwiska. To może wyciągnę z tego drugiego tomu. Przecież nie wiem, o kim napisałem, o kim chciałem napisać. Tak, o takich nieznanych ludziach nawet, ale szerzej. Niezwykłych. Trochę więcej. A czy to nie jest tak, że tak naprawdę każde spotkanie dla księdza jest takim spotkaniem, z którego taka opowieść mogłaby powstać? Ja mam takie poczucie, że ksiądz jest takim człowiekiem bardzo otwartym, ale otwartym w sposób czerpiący. Nie? Nie? Oni są tak cymudziarze, na przykład potworni, że coś nie jest. Że to są kochani oczywiście mudziarze, ale no nic o nich może napisać. Nie, to nie jest tak, że to wszystkie spotkania są równie upokarzające. Oczywiście, że dziś nie spotykamy ukrytego Pana Jezusa i wierzymy w to. Ale żeby zaraz opisywać. Nie przesadzaj. Coś trzeba odczuć. Coś tak nie jest. To są jednak postacie wybrane i w dalszym ciągu to będą takie. Ale ja się tutaj przyczepię. Tu nie ma parytetu. Co? Parytetu nie ma. Kobiet jest za mało. Ale jakie są? No, ja wiem, że jakość, a nie ilość, ale bardzo proszę o szczegółowe wyjaśnienie. No wyjaśnienie jest takie, że w ogóle pod tym kątem nie myślałem o tym, nie patrzyłem. Widocznie większy wpływ, bardziej jakoś się wysunęli do tej pierwszej warstwy pamięci mężczyźni. Co nie znaczy, że nie kobiety. Jest na przykład Dominika
Rogoźniakowska. To jest taki człowiek, który można powiedzieć nie był żadnym gipem, żadnym zasłużonym, nie miał żadnej książki, a jest to postać w moim życiu szalenie ważna. Po prostu zobaczyłem, jak można umierać. To jest, po prostu ona mi to pokazała, jak chyba nikt inny. To było niesłychane i ona jest ważniejsza tu w tej książce niż 5 chłopów. Czyli rozumiem, że każdą kobietę razy 5 liczymy. Raz policzę, czy mu się to zgodzi, ten parytet. Tak, nie, bo czy może o kobietach chodzą na książkę. O, tak, ten drugi tom, bardzo, bardzo prosimy. Ja bym chciała jeszcze zapytać o... Sporo oczywiście osób duchownych na tej liście. No jest Jan Paweł II, ale myślę, że tutaj zostawimy świętego, no bo chociaż nie, może nie. Nie, nie podaruję tego, tak. Tego księdza. Muszę o to zapytać. Skoro jesteśmy przy Janie Pawle II, przy świętym, co ksiądz sądzi o tym, w jaki sposób konsumujemy, jeśli mogę użyć tego słowa, świętość Wojtyły? No nie wiem. Trochę jak kremówki, ale jako taki folklor. To jest, ja się martwiłem tą beatyfikacją i kanonizacją, szczerze mówiąc, bo czułem, co to będzie, że już się go w ramki oprawi, aureolę przyprawi i stopniowo się odczłowieczać, jakieś legendy, kwiatki i inne tam duperele się będzie opowiadało łatwe, a wielkość tego człowieka polega na... Dla mnie to było najważniejsze, że ja spotkałem człowieka, który swoje życie oparł na wierze. On, jak Piotr, wyszedł z łodzi, bo uwierzył, że może chodzić po morzu. Daleko nie zaszedł, zaczął się topić. Jan Paweł II, on wiedział, że po tym da się chodzić. To jest to u niego. On się dlatego tak modlił, jak się modlił. To jest, takie decyzje podejmował wbrew różnym doradcom często. Bardzo wiele rzeczy odradzali. Odradzali mu podróż do Holandii, odradzali mu ten dzień pokoju w Asyżu, gdzie zaprosił wyznawców wszystkich religii, żeby być razem i ten akt prośby o przebaczenie, to do końca jeszcze usiłowali wpłynąć na niego, żeby... Ale on to przeczytał w Ewangelii, on to na kolanach. To był człowiek wiary. A to gdzieś znikło. No taki jest bieg rzeczy, może ktoś odkrywa to, co jest u niego ważne. Ja oczywiście napisałem bardzo dużo o Janie Pawle II, ponieważ miałem okazję być blisko niego w Rzymie, tak się poczuwałem do tego. A na początku po wyborze mnie tygodnik prosił, żeby napisać takie kalendarium jego życia. To było niebywałe odkrycie dla mnie, bo tak znałem Wojtyłę, no taki przytomny biskup, którym nie trzeba 5 razy tłumaczyć, nie trzeba kombinować, trzeba powiedzieć, jaki jest problem i może mieć zaufanie, że on pomoże go rozwiązać. Nie będzie mnie stopował czy blokował i tyle. No, widziałem, że wykształcony, że mądry, że kazań nie przygotowuje i tak czasami nawija długo mordując ludzi, bo to tak niestety bywało. Tak. Tu opisałem jeden taki przypadek, chyba już nie pamiętam. No mniejsza z tym. Nie zawsze się przygotował. Nie miał czasu po prostu, więc to był tyle mądry, że to mu jakoś wychodziło, ale nie był porywający na pewno. A jednak na jego rekolekcję masy ludzi chodziło, święty Jan, jak był księdze. Więc... żeby nie zgubić się w tych anegdotach i... No nie wiem, myślę, że to tak bywa, że pamięta jakieś parę szczegółów, tylko żeby tych istotnych. Ja nie wiem, czy ta wiara, która właśnie, chciałem powiedzieć, taki Ted Schultz, może Państwo spotkali, tu przyjeżdżał parę razy, taki mówił po polsku, mieszkał w Ameryce, dziennikarz świetny, znany, pisał książkę o Janie Pawle II, niewierzący. Polubił chyba papież, bo tam czy dziwisz, nie wiem, czy obydwaj. W każdym tam był zapraszany, rozmawiał, był na kolacji, na obiedzie, w podróżach, towarzyszył papieżowi.
wydawnictwo udawało strasznie pieniądze na to, żebym tę książkę przygotował. No ja napisał taką książkę, ona wyszła po polsku zresztą. Już pomijam tam mnóstwo różnych błędów, które są, tak przyjaźnie z nim żyłem. I to dla niego ważne, że on pisze o tym papieru, ale właściwie najbardziej w tej książce go interesuje, jak ten chłopak z Wadowic tak wysoko zaszedł. I on tam rekonstruuje tę karierę papieru, nie kto go wylansował, gdzie się znalazł, co nie. Ale w sumie inne rzeczy też są. To książka jest ciekawa. I pytał Jana Pawła II, co on myśli o tej książce Teda Schulza. Jan Paweł II tak mówił, biedny Ted Schulz mówi, o tyle rzeczy się pytał, a o najważniejsze nie zapytał. I myślę, że to najważniejsze, papież ma na myśli, nie zapytał o Boga, ofiary w jego życiu. Bo ta książka jest napisana po prostu w tym fenomenie społeczno-politycznym, czy organizacyjnym, czy socjologicznym, ale ona no nie ma tej perspektywy, która tłumaczy wszystko. Więc o Janie Pawle II to można cały wieczór opowiadać. A czy to, dopytam jeszcze, czy to nie jest tak, że wszyscy jak tu siedzimy, zdaje się, pamiętamy jeszcze Jana Pawła II, dzieci żadnych małych wśród nas nie ma i to jest tak, że my się trochę zatrzymujemy na tych emocjach, na tych obrazkach, kwiatkach. Czasami głębiej, czasami mniej głęboko. Być może jest tak, że żeby zrozumieć tak naprawdę to nauczanie, musi przyjść kolejne pokolenie, którego już nie pamięta. Nie pamięta tamtych czasów, nie pamięta tamtych spotkań na Franciszkańskiej i w innych miejscach, żeby je w pełni zrozumieć. Nie wiem. Może to jest cecha taka naszego w ogóle przyswajania sobie rzeczywistości, że jesteśmy przyzwyczajeni takiego łatwego, obrazkowego, skróconego wydania tego, co przyswajamy. Czy coś, co wymaga trochę wysiłku, jak przeczytanie przynajmniej tych najważniejszych encyklik papieża. To już jest zbyt męczące, zbyt długie, wydaje się nudne. Wczytanie się przynajmniej w to, co on zostawił. To jest trudne, się już tego nie chce robić. Mam następnego papieża i następnego. Jan Paweł II parę tam wspomni. Jego wizyty w Krakowie, bo to był chory, to też. Więc ja myślę, że to jest taka no, powierzchowność przyswajania kultury, taka kultura wideo. I to sprawia, że to wymaga wysiłku, bo są ludzi, którzy bardzo głęboko weszli w to, co zostawił Jan Paweł II i ci ludzie rzeczywiście z tego czerpią. To jest piękne na tym synodzie o rodzinie. Koniec końców wszyscy się do Jana Pawła II odwoływali. Okazało się, że nie można się już bez niego obejść w różnych sprawach. Tak, no. Tak to jest. A jeśli by powstała książka o osobach znaczących dla księdza, a wciąż żyjących, czy papież Franciszek znalazłby się na tej liście, czy nie? No ja za mały mam dostęp do tego, żeby pisać o Franciszku. Znam go właściwie tylko chciałem go z daleka, z dwa razy, ale jest to fascynująca postać, po prostu niezwykłe to, co on robi. To jest, czytam teraz już drugą z tych dwóch książek, które są oparte na tych wykradzionych, czy tam opublikowanych dokumentach komisji, która na jego zlecenie badała. Są oczywiście materiały do głównie z 2013 roku, jeszcze trochę 2014. To jest wyblakła fotografia tego, co kiedyś było. Ale z tego opisu są dwie książki oparte na tych samych materiałach. Widać, że on jest niesłychanie mocnym człowiekiem, twardym i upartym i odważnym. No to jest niebywałe. On zdaje sobie sprawę, gdzie jest ta gangrena w kościele, on tam wkłada rękę. To oczywiście go kąsają, jest jak do gniazda os. Czymś przeciwstawia no, potężnym ludziom, potężnym wpływami, finansami. To jest kilkanaście osób może, nie wiem, z Watykanu, to nie jest sobie Watykan jakiś przeżarty tymi grzechami. To dotyczy przede wszystkim finansów tych książek. Ale to jest punkt bardzo delikatny. I on w to idzie
twardo, odważnie, fantastyczny człowiek zupełnie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że on przypomina nam te proste rzeczy w taki prosty sposób bardzo. Na pewno Jan Paweł II też to robi, ale to robi w taki sposób bardziej prosty. Co to jest Ewangelia, po co jest Kościół, nie? Co jest ważne. To jest myślenie na pewno bardzo ewangeliczne, ale nietypowe, myśmy odwykli od tego myślenia. Tak w tej podróży teraz, jak wracam z Afryki, taka rozmowa z nim była, dziennikarze, każdy zadawał jedno pytanie. I jakiś dziennikarz go się pyta, mówi, Ojcze Święty, jak to jest, że Kościół ciągle jest przeciwko prezerwatywom, a tutaj ludzie umierają masowo na AIDS i to jest taki sposób, żeby jednak ich uchronić, bo to jednak stanowi pewną ochronę. A powiedzmy sobie zapytanie, mówię, to jest pytanie cząstkowe, fragment. Straszliwy wyzysk, niesprawiedliwości, bieda, nędza. To są wielkie problemy świata. Oczywiście trzeba bronić nauki Kościoła, że nastawienie na życie i tak dalej, ale jakoś stawia rzeczy na właściwym miejscu. Tak czasami wyolbrzymiało się sprawy drugorzędne, ale to jest tak w naszej pobożności, nie? Przychodzą ludzie do spowiedzi się, główny grzech, który marzą, opuścił mszę w niedzielę 3 razy. Że jest śmierdzącym egoistą, że tylko sobie myśli, że z nikim, niczym się nigdy w życiu nie podzielił. No, stare palto oddał do Caritasu w parafii. To w ogóle na myśl nie przyjdzie, że jakoś grzeszy przeciwko miłości, nie? Ale jakiś rytuał zachował, zjadł pieczeń w piątek, to już będzie do spowiedzi, bo już nie może do komunii przystąpić, bo zjadł pieczeń w piątek. Należy respektować oczywiście post, to jest taki znak należenia tej wspólnoty Kościoła w Polsce, bo to w Polsce są. Ale ustawmy te rzeczy na właściwym poziomie, nie? Naprawdę, wyławiamy mucha, płykamy i te jakiego komara łowimy, a czegoś tam połykamy. Coś Pan już takiego powiedział. I myślę, że on nas tego uczy, ten Franciszek, i to jest strasznie trudno się przedstawić. Ja widzę, jak on jest źle w Polsce przyjmowany jednak, nie przedstawiony w kręgach duchownych. To nie jest taki ogólny entuzjazm Franciszka. Nie? Jest taki dowcip, że po konklawie wszyscy biskupi w Polsce poszli w jego ślad i każdy biskup sobie kupił autobus. Nie? Ponieważ on autobusem taki wjechał z tą konklawę. To są takie paskudne księżowskie dowcipy. Ale Franciszek jest postacią fascynującą. Fascynującą, bo jest taki... Jan Paweł II, on miał tą kindersztubę aktorską. Jak on celebrował, to była celebra. Jak zaśpiewał, to się wiedziało, że jest wielkie święto, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Bazylice. Pojechałem kiedyś na Wielkanoc, żeby jeszcze raz przeżyć tą cudowną liturgię w Bazylice Świętego Piotra. Przestawili ten ołtarz i z boku. Ten Franciszek w ogóle nie śpiewa, nawet na błogosławieństwo. Czyta, mam rocze, ledwo go słychać, niewyraźnie. No niestety, on nie ma tego takiego, jest w jakimś sensie niepozorny, nie jest spektakularny, kompletny w takich spotkaniach. Ja Paweł II, jak coś robię, to prawda, taka modlitwa matkowskiej, fatimskiej, jakiś odnawiał przyrzeczenia, czy oddanie ludzkości na tym placu, no to czuło się szum aniołów, jakieś niebo się rozcierało, to tak robi, nie? Kotlarczyk go nauczył, jak to należy. I to już miał we krwi po prostu. To było spektakl, to był dwór wielkiego króla. A jak Franciszek kanonizował Jana Pawła II. Tłumy ludzi z całego świata. Mało kto zauważył, że to już się stało.
odczytał ten tekst pod nosem. Ale w tym też jest jego wielkość. To jest w ogóle wspaniałe, że Kościół znajduje takich ludzi, których nikt by nie wymyślił. No. Za to lubię ten Kościół. No. Kto z Państwa chce zadać jeszcze pytanie, bo będziemy powoli kończyć. Ksiądz Adam, opowiadając mi o tym, kiedy kaznodzieja orientuje się, że należy już skończyć. Może ja nie będę opowiadała anegdoty księdza, jak ksiądz sam opowiedzie. Tak, tak mnie nauczyli, że jak ludzie widzi się, że słuchacze patrzą na zegarek, to już jest sygnał, a to jest jeszcze nic. Najgorzej jest, jak jest tak, że kaznodzieja mówi, a tu widzi, że ktoś... Trzeba natychmiast powiedzieć amen, to już nie ma natychmiast. Ja wiem, że państwo... Ale tu nikt nie widziałem. No właśnie, ale tak, jeszcze nie, ale wiem, że państwo czekają, żeby ksiądz podpisał książki, sądząc po tym tłumie, który tutaj jest, trochę to nam zajmie, więc będziemy musieli powolutku kończyć. Chyba, że ktoś z państwa ma jeszcze pytanie. Jest, bardzo prosimy. Nikomu. Normalnie w trzeciej godzinie się rozkręca. Chciałam bardzo księdzu podziękować. To może nie będzie pytanie, to będzie podziękowanie. Być może większej ilości osób. Niejednokrotnie to, co odbieram w dzisiejszym kościele, budzi moje po prostu taki niepokój, przerażenie i to, co czytam, to, co słucham księdza, to pozwala mi to przetrwać i próbuję przekazać to młodym, a w dzisiejszych czasach jest to bardzo ciężko. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Ale jak coś powiem, jeszcze chwileczkę, można? Już palto widzę. Krótko. Z tym kościołem. Kiedy mówimy kościół, nie? W niedzielę mówię, wierzę w Kościół Święty, Apostolski i tak dalej. Przedmiot wiary, nie? Nie jest zjawisko takie sprawdzalne, dotykane. Co kościół znaczy różne rzeczy. Kościół to jest dla wierzącego człowieka, dla katolika, dla kościoła katolickiego, to jest obecność Chrystusa, który przedmiotem wiary, tego się nie da udowodnić, można czuć, przeżywać, która stale sprawia, że Słowo Boże, Ewangelia jest przechowane i że do ludzi dociera. Że sakramenty, te znaki widzialne działania Pana Boga są skuteczne. Stale są potrzebne, są źródła, z których ludzie ciągle piją i coś to znajdują. I wreszcie, że to Pan Bóg wzbudza świętych. Świętości nie można zorganizować jakiejś akcji promocyjnej, można, autorytet można wykreować w mediach na jakiś czas, ale świętego się nie da tak. Zorganizujemy jakiegoś świętego. To jest działanie Chrystusa i to jest wierze w Kościół Święty. W obecność Chrystusa w tej widzialnej. To On zostawił i dał to ludziom. I tu mamy personel. Naczynie to, które jest dane. To nie jest przedmiot wiary. To są błędy, to są słabości, to są grzechy nasze własne. No lepiej znamy cudze oczywiście, grzechy. Także często mówiąc Kościół, dlaczego Kościół nie zabrał głosu? To znaczy, dlaczego sekretariat episkopatu, nie? Czy konferencja? Nie jest Kościół, to jest episkopat, to jest personel. Oni służą tej sprawie. Oni oczywiście mają być wierni, ale czasem są niewierni. To nie jest przedmiot wiary. Mi się zdaje, że żeby było gorzej. Czy wyższy, trudniej. Może młodsi byliśmy inaczej patrzyli. Nie, ja mam na myśli parę wieków wstecz, nas nie w ruch. Że to były okresy Kościoła potworne, nie? Że on w ogóle wyszedł z tego i zachował jakąś świętość, rodził, że w tych okropnych epokach także żyli szalenie święci ludzie, którzy mieli styl Kościoła. Taki to święty Franciszek, no, taki młody człowiek, dziwactwo, kipis. Przemienił właściwie masę rzeczy w Kościele, więc to trzeba ciągle rozróżnić. To, że jakiś ksiądz zgada bzdury, to jest z tym pogodzić, tak? Na pewno będzie do końca świata.
No witam się kiedyś kardynał Macharski, jeszcze by to niedługo był biskupem, po Wojtyle i coś było u niego. To jeszcze PRL był. I on tak się żalił na takich księży, którzy tak, im gorsza katecheza, im gorzej przygotowany, to większe polityczne takie brednie na ambonie opowiada i się angażuje w taką polityczną propagandę antymońską na ambonie. I tak on mówi, no ale co, jak miał każdego księdza, który bredzi na ambonie suspendować, musiałbym wszystkich suspendować, a na końcu siebie. W swoim cudownym poczuciu humoru. Więc to jesteśmy z wami ludzie. Całe szczęście, że mamy księdza Adama, który prostuje te ścieżki. Dziękuję za to. Ogromne brawa. Bardzo dziękuję. Zaczną się podpisy? Nie. Nie. To ja pierwsza. Dziękujemy Państwu bardzo. Ja dziękuję. Ja powiedział, ja dziękuję Państwu. Tylko, że mało kto ma już taki charakter pisma. Dziewiąty. Tak, dziewiąty. 19. Bardzo dziękuję. Szalenie niewygodne. To daleko i może tu, może tu bliżej, tak? O właśnie. To wnuk nie mogę zmieścić. Tak. I jeszcze i mogę zmieścić autystycznego wnuka. Jak pani pani Krystyna. Proszę mówić, komu mam podpisać? No to będzie Marcie. A może proszę się podpisać. A mogę jeszcze powiedzieć Krzysztofowi i Hani, całej rodzinie. Jak na mojej babci poproszę, Teresy. Moja równolatka pewnie. Tak? Pewnie tak. Będzie zachwycona takim prezentem. Może dziadek już napisze. Do babci. Może to będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Pozdrowię panu babci. Żeby starał się szybko działać. Proszę księdza, to ja dostałam po rodzinę, ale bardzo serdecznie. Tutaj dopisać, tak? Izabeli napisze, tak?